Wybaczcie, jest rano. Ponieważ bardzo się śpieszę na zajęcia, tak, dzisiaj za późno wstałam i w ogóle w szczególe, ale to mniejsza z tym. Więc tak, nie pogadam sobie dzisiaj rano, natomiast pogadam do Was później. Ale chciałam się przywitać tak z samego rana w kolejnym dniu Vlogmas i lecę i zobaczę się później. Ja jestem już. Dostałam wiadomość. Dużo osób mnie kocha. Dobra, zamilczę sobie telefon, żeby móc do Was przez chwilę na spokojnie pogadać. A więc tak. Już dzisiaj mogę mówić, co za niespodziankę dostaniecie dzisiaj na 6 grudnia. Tak, dzisiaj 6 grudnia, dobrze. Na Mikołajki właśnie ten filmik obrabiam. Właśnie się tutaj, wiecie, zapisuję. Zmieniłam też rozdzielczość na aparacie. Zobaczymy, jak to wpłynie na jakość. Wiem, że właśnie tym ręcznym aparatem wychodzą trochę jakościowo filmiki nie do końca. Niestety, on jest świetny do zdjęć, natomiast do nagrywania już troszeczkę mniej, więc zobaczymy. Mówię, ustawiałam inną jakość, tak? Ktoś tutaj za nami, widzicie? Ustawiałam inną jakość, więc może przez to będzie też lepiej Wam się ogólnie po prostu oglądało. Zobaczycie ją, czy nie zobaczycie? Może przez to będzie Wam się po prostu wygodniej oglądało, zobaczymy. Powiedzcie mi. Wiadomo, na miasto zabieram po prostu mniejszy aparat. Z tego względu, że jest mi dużo wygodniej, bo moja lustrzanka dużo, dużo, strasznie dużo waży. I po prostu. Aha, no tak, zostałam uraczona włóczką. No, tak. Dzisiaj byłam na takim lunchu. W Bubble Waffle na pewno Wam wrzuciłam taką króciutką przebitkę, bo tylko tyle nagrałam. Byłam oczywiście w kinie, w cinema, byłam na Morderstwie w Orient Expressie. Boże, co za świetny film. Okej, rozumiem, nie każdemu może się podobać, serio. Natomiast ja autentycznie jestem zachwycona. Bardzo, bardzo mi się spodobał ten film. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć, nie zdradzając fabuły? Dobra obsada aktorska. Jeśli ktoś lubi filmy o morderstwie bez sikającej dookoła krwi, to jest coś fajnego. To jest akurat na podstawie książki. Nie czytałam tej książki, przyznaję się. I nie mogę się powiedzieć na ten temat, jak dobrze wyszło to twórcom, jeśli chodzi o wiecie, odwzorowanie treści książki. Ale postać głównego bohatera była bardzo fajna, bardzo mi się po prostu spodobała, dobrze zagrana. No, reżyseria też bardzo dobra, naprawdę bardzo wyjątkowo bardzo mi się podobał ten film. Rzadko mówię to o filmach, ale ten jak najbardziej mi się spodobał, więc jeśli zastanawiacie się, czy iść, tak, iść. Nas w 100% Wam polecam. Morderstwo w Orient Expressie, naprawdę coś fajnego. Słyszałam różne opinie i po prostu sama chciałam się przekonać, jaki ten film po prostu będzie. I poszłam i bardzo mi się właśnie spodobał, więc polecam Wam. Jeśli możecie iść, to pójdźcie sobie. Wiem, że dzisiaj jest środa, ale oni niedawno zaczęli grać, więc bez problemu na pewno jeszcze będziecie mogli na niego iść. Oczywiście mam jeszcze inne filmy do obejrzenia. Może jutro coś pójdę obejrzeć? Zapewne. Ponieważ okazuje się, że mam wolny dzień. Nie mam zajęć, więc spokojnie mogę sobie po prostu pójść i pooglądać. Co mnie wyjątkowo cieszy. Tak. Okej, wracam. Musiałam wymienić baterię. Poza tym czas mi się też skończył do gadania. Na czym ja skończyłam? Aha, polecam Wam iść na film właśnie Morderstwo w Orient Expressie. Jeśli chodzi o niespodziankę. No zobaczcie, mój aparat robi dziwne rzeczy. Jeśli chodzi po prostu o ten. Nie ogarnia mojego aparatu, wybaczcie.
Jeśli chodzi o filmik, który dla Was przygotowuję, nie wiem, czy już mówiłam, co to za filmik, są to po prostu matowe pomadki. Druga część, będzie jeszcze trzecia, będą trzy części. To Wam mogę już teraz powiedzieć. Co jeszcze dodać do tego? Matko, wszyscy mnie kochają. Normalnie, wow. Chyba nie mogę z Wami gadać, bo muszę. Muszę odbierać telefony i tak dalej. Nie, dużo, dużo dzisiaj osób rzeczywiście do mnie pisze, dużo rzeczy załatwiam. Czuję, że mi się włosy rozwalają niestety. Bo sobie zrobiłam takiego, nie wiem czy zobaczycie, z wypełnieniem. I będę musiała to poprawić albo zmienić w jakiegoś innego. Ponieważ byłam w kinie i szorowałam moim kokiem o te. No. O siedzenie i mi się cały rozwalił. Ups. Fokusuj się, fokusuj, fokusuj, fokusuj. Błagam, ładnie proszę. I straciliśmy ostrość. Nie chcę być grzeczny. Dobrze, czemu nie chcesz być grzeczny? Co ty dzisiaj znowu do mnie masz? No tak, chyba za długo gadam, wiecie? Okej, wróciła nam ostrości. Yeah! Pobawiłam się aparatem. Tak, włosy mi jak zwykle odstają. To już się chyba musicie przyzwyczaić, że co chwilę coś mi gdzieś odstaje. Szczególnie, że jak nosiłam przez cały czas czapkę. Ściągnęłam czapkę. Jak ściągnęłam czapkę, to wyszło jak zwykle. Tak, więc wiecie. Czekajcie, zerknę. Dobrze nam idzie filmik. Już niedużo nam zostało, wiecie? To jest na plusie. Ej, co jeszcze? Aha. Jest, zrobił się. Hurra! Cieszę się bardzo, że nam się zrobił wreszcie ten filmik. Och, jak ja się cieszę. Przeszczęśliwa jestem. Tylko muszę tutaj chwilę sobie poklikać na laptopie. No, dziękuję, ładnie się ogarnęło. Cieszę się z tego. Dobrze, filmik jest już. W sensie jeszcze go nie wrzuciłam, za chwilkę go wrzucę, jak skończę do Was gadać, bo wtedy zacznę składać tego vloga. A chcę go zakończyć troszkę wcześniej, ponieważ nie wiem, czy wieczorem nie wyjdę na miasto ze znajomymi i wtedy na pewno bardzo późno wrócę. A chciałabym Wam dodać ten filmik wcześniej niż ten wczorajszy, ponieważ myślałam, że uda mi się dodać przed 24. Niestety dodałam gdzieś chyba koło pierwszej. Tak więc nie fajnie, nie fajnie. Mówię, chciałam tak dawać codziennie, ale bardzo późno, ale mi wyszło jak wyszło. Boże, czemu? No, ostrość poproszę. Okej. Okay. Wygląda na to, że po prostu nie mogę za dużo gadać. Ale zdecydowanie polecam Wam Morderstwo w Orient Expressie. Coś świetnego. Po drugie. Po drugie. Nie wiem, co chciałam dodać. Ogólnie idźcie na Morderstwo w Orient Expressie, jeśli możecie, jest naprawdę fajnym filmem. Trzyma nas w napięciu i to jest coś troszeczkę na podobieństwo Holmesa, tylko takiego staroświeckiego, bo właśnie głównym bohaterem jest detektyw, tyle wam mogę zdradzić, bo na pewno w opisie filmu też to macie. I rozwiązuje Morderstwo w Orient Expressie. Chciałabym kiedyś pojechać Orient Expressem. Ojej, coś wspaniałego na pewno. Ale. A dzisiaj powoli będę kończyła gadać. Ach, znowu nie łapię ostrości. Kocham, jak nie łapię mi ostrości. Ja nie wiem czemu. Jak nagrywam coś innego niż samą siebie, to łapię ostrość. A nie ma pytań. Dobrze. Więc wpadajcie na moje social media, ponieważ tam na Was czekam i informuję Was o filmikach i zawsze dodaję jakieś zdjęcie związane z filmikiem. Po drugie, piszcie na mojego maila, jeśli chcecie coś więcej wiedzieć, zadać jakieś pytanie albo tym podobne. Oh. Na dzisiaj byłoby to wszystko, ponieważ wszyscy się do mnie totalnie odbijają. Ostro jest. Na dzisiaj byłoby to wszystko i do zobaczenia jutro. Pa, pa!